Nowe dzieła Jana Cybisa trafiły do kolekcji Muzeum Śląska Opolskiego. Jedna z dwóch zakupionych w lipcu tego roku prac malarza, obraz Kwiaty, została już udostępniona zwiedzającym. Pieniądze na zakup dzieł pozyskano z programu Narodowego Instytutu Muzeów oraz z budżetu samorządu województwa opolskiego. Dzieła są one dla nas szczególnie wartościowe, ponieważ pochodzą z wczesnego okresu twórczości tego artysty z lat 30. XX wieku, tuż po jego powrocie najprawdopodobniej powstawały, więc jest to dla nas szczególnie ważne. Prezentujemy na razie jeden obraz, Kwiaty, kolejny pejzaż, czyli też ważny temat dla Jana Cybisa, zaprezentujemy w przyszłym roku. Z uwagi na to, że te kolekcje są bardzo ważne, szczególnie te właśnie pozyskiwane od prywatnych kolekcjonerów. No akurat w tym przypadku udało się pozyskać też pieniądze z ministerstwa. Na 5 wniosków złożonych do ministerstwa, 2 otrzymały dofinansowanie i właśnie ten wniosek kwotą 188 tysięcy, do czego oczywiście województwo opolskie za każdym razem daje wkład własny. Poza dotacjami celowymi i podmiotowymi staramy się właśnie wspierać działania Muzeum Śląsko-Opolskiego. Ten obraz rzeczywiście, jak się na niego popatrzy, jest przepięknie malowany. Tu widzimy to bogactwo palety artysty. Ten okres właśnie, kiedy powrócił z Paryża, bo musimy wiedzieć, że Cybis należał do kapistów, czyli do tych artystów, którzy pojechali właśnie w 1924 roku do Paryża, aby tam chłonąć tą atmosferę artystyczną.